Cześć, przygotujemy dzisiaj jeden z najszybszych wegańskich sosów do spaghetti, jakie znam. Bazą do sosu jest pasta z orzechów nerkowca. Tutaj mamy 150 g tej pasty. Do tego płatki drożdżowe, 15 g dadzą nam takiego serowego, mocnego aromatu. Do tego pół cebulki, 3 ząbki czosnku, troszeczkę soli, klasycznie pieprz, około 120-150 ml wody. Do tego Wasz ulubiony makaron, ja dzisiaj użyję pszennego, pełnoziarnistego, on mi się już tam gotuje. Wszystkie składniki blendujemy i gotowe, można powiedzieć. Wrzucamy pastę z orzechów nerkowca. Płatki drożdżowe. Cebulka, czosnek. Zalewamy wodą. Do tego szczypta soli. I zapomniałem o najważniejszym, o soku z cytryny, ale jest w lodówce. Niezawodny w każdej kuchni. Też nam delikatnie tak odświeży ten sos. Do tego jeszcze troszeczkę pieprzu. Jakby sos się okazał, że jest za suchy, dodamy troszeczkę wody, ale zazwyczaj wychodzi bardzo fajnie z tych proporcji. Ok, teraz wystarczy to zblendować. Sos mamy już zmielony, w międzyczasie ugotowałem makaron. Teraz wystarczy to wszystko wrzucić na patelnię. Sos nam się zmiesza, delikatnie nagrzeje. I gotowe. Danie gotowe, jak widzicie, przygotowanie sosu trwało szybciej niż ugotowanie makaronu. Sprawdzimy jeszcze, czy dobry. Bardzo dobry. Jeżeli filmik Wam się podobał, dawajcie łapki w górę, będziemy nagrywać dalej. Do końca roku chcę codziennie jeden filmik publikować dla Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!